Cześć, witam Was. Dzisiaj małe sprostowanie dla Kojota. Ostatnim razem, jak nagrywałem materiał filmowy, gdzie porównywałem go z Janosikiem, skrytykowałem działanie odbiornika GPS. Podejrzewałem, że to była sprawa egzemplarzowa. Zgłosiłem to do swojego dostawcy. Dostałem drugie urządzenie z zapewnieniem, że w tym będzie wszystko w porządku. Zobaczymy. Podłączmy go tam do samochodu i zobaczymy, jak szybko spozycjonuje się, jak szybko złapie fixa. Włączamy zasilanie. Kojot już świeci, działa. Oczywiście nie widzi jeszcze swojej pozycji, no to potrwa zapewne chwilę. Troszkę pewnie przewinę ten materiał, ale obiecuję, że jeżeli to będzie trwało dłużej niż 3 minuty, z pewnością o tym powiem. Jest 2:22. Zobaczymy, za jaki czas Kojot złapie swoją lokalizację. Zobaczcie, nie minęła minuta. Na Kojocie mamy już satelity. Widać, że widzi 10 satelit, z 9 już nawiązał połączenie. Z pewnością urządzenie jest już zlokalizowane. No, musielibyśmy teraz ruszyć samochodem, żeby zobaczyć, czy Kojot działa, więc ruszajmy. Daleko nie będę jechał, jestem sam w samochodzie, muszę sobie radzić z prowadzeniem i z nagraniem materiału, dlatego kawałek się tylko przejedziemy, ale to już będzie widać, że urządzenie działa. Czas mamy 2:24. To po to pokazano, żeby dla niedowiarków było jasne, że tutaj nic nie skracamy tego czasu. No i widać aktualną prędkość. Widzimy, że jest 14 tak zwanych skautów, użytkowników przed nami w promieniu tam 10 km. Też jeszcze bardzo ważną sprawę pominąłem przy poprzednim nagraniu. Zapomniałem dodać, że urządzenie ma wbudowanego Bluetootha, co pozwala na współpracę z akcesoriami, na przykład dla motocyklistów, i po to, żeby bezprzewodowo motocyklista mógł bezpośrednio słyszeć komunikaty z niego, z Kojota, prawda? Żebyśmy mogli sobie ten dźwięk doprowadzić do kasku. Możemy coś zgłosić. Korek. I widać, że zgłoszono korek. Mam nadzieję, że nie odejmą mi za wiele gwiazdek za to fałszywe zgłoszenie. No cóż, Kojot działa, GPS działa. Tym razem wyszło to dużo lepiej niż na przykład w Janosiku w wersji hardware'owej, bo zajmuję się sprzedażą Janosików od długiego czasu i bywa, że Janosik się potrafi fiksować 5 minut, a nawet czasem dłużej. Wydawało mi się, że Kojot wypadał na tym tle gorzej, ale jednak jest lepiej. No, tamto urządzenie było widać wadliwe, to działa prawidłowo. Także jak najbardziej polecam i rekomenduję Kojota. Pozdrawiam, do zobaczenia.